I stał się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Ewangelia według Marka, rozdział 1, werset 11. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 29 werset. I powstał obłok, który ich zacienił, i rozległ się głos z obłoku, mówiący: Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Ewangelia według Marka, rozdział 9, werset 7. Wynikające z miłości posłuszeństwo jest warte uhonorowania. Uhonorowania. Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, jak uczy nas Ewangelia Marka 10, rozdział 46-45 werset, było życiem chętnego posłuszeństwa i cierpienia w Jego zewnętrznych okolicznościach. Jego radość ze społeczności z Ojcem stale podtrzymywała i przygotowywała go do każdego dnia działalności. Jak to czytamy w Izajasza, rozdział 50, wersety 4 i 8. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał tak jak uczeni. Blisko jest ten, który mnie usprawiedliwia. Kto będzie się spierać ze mną? Izajasza, 50 rozdział, 4 i 8 werset. Ewangelia według Marka, 1 rozdział, 35 werset, pokazuje, jak to się odbywało. A bardzo rano, przed świtem, wstał, wyszedł i odszedł na puste miejsce i tam się modlił. Pan Jezus na początku jego publicznej służby w uniżeniu i w upokorzeniu został ochrzczony pośród skruszonych grzeszników, którzy wyznawali ich grzechy. Wtedy niebo rozstąpiło się i Duch Święty zstąpił na niego jak gołębica. Bóg Ojciec przemówił z nieba, potwierdzając swoje zadowolenie z umiłowanego Syna, którego całe życie na ziemi było bez śladu grzechu, święte, nieszkodliwe, niepokalane, oddzielone od grzeszników. Na jego przemienienie Bóg Ojciec ponownie otwarcie uhonorował go w obecności trzech jego uczniów. Być może uczniowie uhonorowaliby Mojżesza i Eliasza, wielkich mężów Bożych, tak samo jak Jezusa. Zrównując Jezusa z nimi, Bóg Ojciec oddzielił ich, zabrał ich, zostawił tylko Jezusa samego i tym podkreślił, kim jest Jezus i wskazał, aby jedynie Pana Jezusa słuchać. Weźmy to sobie do serca. Żyjmy pokornie jak Jezus. Chodźmy z Bogiem, bądźmy posłuszni Jego Słowu, starajmy się Mu podobać. Jakiekolwiek są nasze okoliczności, to da nam prawdziwą przyjemność i da Bogu prawdziwą radość. On i my będziemy się radować, gdy On nas wynagrodzi w tym wkrótce nadchodzącym dniu. I stał się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 11 werset.